Dzień dobry, Koziorożce. Witam Was w horoskopie na lipiec. Zobaczymy, jak będą się przedstawiać poszczególne tygodnie lipca, co będzie Waszym celem w lipcu, co będzie go blokowało. Zobaczymy, czego się nie spodziewacie, czego nie widzicie, jakie będzie otoczenie, jak praca, miłość. No i rada. Zacznijmy od poszczególnych tygodni. Pierwszy tydzień lipca pokazuje się w trójce kielichów. Trójka kielichów mówi o jakiejś radości, o szczęściu, o jakimś sukcesie, o zabawie. Więc możliwe jakieś spotkania, może w gronie z przyjaciółmi, może w gronie zawodowym, może w rodzinie. Jakieś świętowanie. Być może jakichś sukcesów, awansów, może po prostu coś tu się uda, może komuś się uda jakiś egzamin zdać, może komuś się uda dostać pracę. Więc tutaj mogą być takie dosyć przyjemne kwestie, jakieś spotkanie, miła atmosfera. Drugi tydzień lipca to pięć monet. Piątka monet mówi o poczuciu braku, o tym, że no, coś tutaj jest takiego, co się nam nie podoba. I tu może chodzić o brak pieniędzy, tu może chodzić o brak płynności, może chodzić o na przykład jakąś umowę, która wygasa, na przykład jeśli chodzi o pracę, może chodzić o to, że nie dostajemy takiego wynagrodzenia za pracę, jakie byśmy chcieli. Może tutaj piątka monet wskazywać w ogóle na chłód w relacji. Więc ogólnie piątka monet mówi o tym, że w drugim tygodniu będziecie mieć poczucie jakiegoś braku. Czegoś wam będzie brakowało, coś może tutaj nie być tak, jakbyście chcieli, gdzieś jakieś takie właśnie odczucia chłodu, może odczucia, że ktoś się wami nie interesuje, więc gdzieś tutaj takie właśnie kwestie. Trzeci tydzień lipca to kapłanka, czyli intuicja będzie bardzo ważna w tym tygodniu, żeby się właśnie kierować intuicją. Tutaj mogą być kwestie związane z matką, przyjaciółką, siostrą, więc gdzieś tutaj być może jakieś poradnictwo, może jakieś rozmowy bardzo ważne. Może dla niektórych chodzić o naukę, może chodzić o to, by czegoś się uczyć. Może ktoś z Was dojdzie do takich wniosków w trzecim tygodniu, ale tutaj może chodzić również o to, że usłyszycie jakąś tajemnicę, ktoś Wam coś przekaże, jakieś informacje, które warto zatrzymać dla siebie. Tutaj w trzecim tygodniu jest mowa o tym, żeby wszystkiego nie ujawniać, żeby czegoś nie mówić, żeby coś, no, zachować w tajemnicy, bym powiedziała. Czwarty tydzień lipca to siedem kielichów. Siedem kielichów mówi o tym, że są jakieś możliwości, są opcje. Być może niektórzy z Was będą się zastanawiać nad jakimiś wariantami, nad jakimiś wyborami, no, nad jakimiś możliwościami. Inni mogą troszeczkę bujać w obłokach, gdzieś możecie się nad czymś mocno zastanawiać, czy o czymś mocno marzyć. No, tu się pokazuje taki brak działania. W czwartym tygodniu raczej bardziej kwestia marzeń, co ja bym chciała, albo właśnie co tu wybrać, na co się zdecydować. Jest tyle możliwości, jest tyle opcji, ale właśnie nie wiem, na co się zdecydować. Więc gdzieś tutaj mogą być takie właśnie kwestie. No dobrze, co będzie Waszym wyzwaniem? Wyzwaniem w lipcu. Karta świata. Karta świata może mówić o tym, że dla niektórych z Was wyzwaniem, celem będzie zakończenie czegoś. Zakończenie relacji, zakończenie jakiejś sytuacji, zakończenie jakiejś sprawy. Po prostu postawienie kropki nad i, bym powiedziała. Więc coś tutaj, no to jakieś zakończenie może być trudne zakończenie tak naprawdę. Dla innych osób wyzwaniem będą kwestie związane z jakimś wyjazdem, podróżą. Być może będzie chodzić o jakąś organizację tutaj, żeby wszystko przygotować, żeby wszystko, nie wiem, popakować, żeby wszystko załatwić, jeśli chodzi o jakieś tutaj dokumenty, na przykład podróżnicze, czyli paszport, albo na przykład jakieś tu kwaterunki, czyli jakieś rezerwacje, więc gdzieś tutaj to może być wyzwaniem dla kogoś. Dla kogoś innego jakieś kontakty mogą być wyzwaniem. Być może nawiązujecie relacje, nawiązujecie jakieś kontakty z ludźmi,
ludźmi z całego świata. Być może niektórzy z Was z innych kontynentów, z innych krajów. I tutaj też jakieś wyzwanie może się pojawiać no, na tej ścieżce czy na tym etapie. Tu może chodzić o kontakty na przykład międzynarodowe, jeśli chodzi o biznesy jakieś właśnie takie przedsięwzięcia. No więc tutaj również wyzwanie. No i przede wszystkim karta świata to nie tylko zakończenia, ale to też otwieranie się na jakieś, ja bym powiedziała, nowe możliwości. Nowe warianty, więc dla kogoś też może to być wyzwaniem tutaj, możliwości, tak dużo możliwości, albo po prostu, że nie wiecie sami, w którym kierunku pójść, nie wiecie na co się zdecydować, więc gdzieś tutaj możliwości jest dużo, zresztą no, w czwartym tygodniu siódemka kielichów mówi o tych możliwościach. Pytanie, czy raczej cel, wyzwanie, żeby podjąć działania właśnie w stosunku do tych możliwości, które się pojawiają, żeby na coś się w końcu zdecydować na przykład, tak? Zobaczmy, co blokuje ten cel, co was tak stopować może w lipcu. No właśnie, król, rycerz monet to taka karta, która może mówić o tym, że może was stopować to, że chcecie wszystko sobie zorganizować. Tutaj nie ma takiego przystępowania z marszu, z biegu do pewnych działań. Tutaj trzeba sobie rozplanować, zaplanować, przeorganizować, zastanowić się, poobserwować. Więc to jest taka karta, która trochę stopuje. Zresztą widać na tej karcie, tu jest takie zatrzymanie czasu, można powiedzieć. Więc dla niektórych to może być tą barierą, to może wam przeszkadzać, że wy wszystko musicie mieć zaplanowane, że wszystko musi być zorganizowane, że no nie pójdziecie w ciemno, tak, na przykład, nie wiem, nie podpiszecie tu jakichś kwestii umów z klientami, nie wiem, z jakimiś przedsiębiorstwami, czy nawet jakaś praca może za granicą, tak, dla kogoś może być wyzwaniem, ale blokuje was to, że właśnie chcecie wszystko wiedzieć, każdy szczegół. Chcecie mieć no, niezbędne informacje do tego, żeby móc podjąć taką decyzję. Więc gdzieś tutaj jest ten stop, gdzieś jest zatrzymanie i to was blokuje. Oczywiście jest taka blokada, ja bym powiedziała, w tych kwestiach bardzo rozsądna, bo tutaj no, nie idzie się na żywioł, tylko raczej chce się podjąć mądre, rozsądne decyzje. Zresztą no, w karcie świata tutaj te decyzje są bardzo ważne. I tutaj widać właśnie takie kwestie tych rozmyślań. Dla kogoś może być na przykład blokadą właśnie ambicjonalność, praca, to, że was to trzyma, bo tutaj być może jakieś zmiany, tak? Coś trzeba zakończyć, coś tutaj można zacząć, nowe możliwości, nowe przedsięwzięcia, a blokuje was na przykład właśnie no, jakaś lojalność w stosunku do pracodawcy, jakaś no, trzymanie się tego, co macie, tak? Na przykład jeśli mówimy o pracy, jest to rycerz monet. Więc gdzieś tutaj trzymanie się właśnie tego, co jest, co mam, nad czym pracuję cały czas i no tutaj tak nie ma takich euforii i przeskoków. To jest najwolniejszy z rycerzy, karta bardzo wolna, więc gdzieś tutaj jest to zatrzymanie, blokada taka. No dobrze. Może potrzebujecie zabrać więcej pewności siebie, więcej przekonania, że chcecie tutaj coś naprawdę zmienić, osiągnąć. Dobrze, a czego się nie spodziewacie? Zobaczmy, koziorożce w lipcu. Pazik mieczy. Powiem tak, ktoś może nie spodziewać się, że jest gdzieś tam śledzony, na przykład na social mediach. Więc gdzieś tutaj ktoś jest obserwowany. Tutaj też mamy kartę obserwacji, to blokuje, więc tak jakby ktoś niektórym patrzył na ręce, tak co robicie, a wy tu myślicie o swoich jakichś przedsięwzięciach, a jednak no trzyma was, może was trzymać właśnie, no ja mówię, jakieś tutaj przekonania. Natomiast pazik mieczy, tak jak mówię, ktoś może was obserwować. A może w pracy, może ktoś się wam po prostu przygląda, może to być gdzieś w social media, ktoś ogląda, nie wiem, wasz profil na przykład, a waszą ofertę, no gdzieś tutaj taka kwestia. Nie wiecie, być może również, czy nie spodziewacie się tego, że przed wami jakieś nowe możliwości się pojawiają, jeśli chodzi o kształcenie, o jakieś tutaj zdobywanie wiedzy, zdobywanie informacji, więc tutaj też jakieś takie kwestie, może ktoś o was
zasięga zdania, o tym nie wiecie. Ktoś może o was wypytuje, jakiś przyszły pracodawca, jakiś, no powiedzmy, ktoś, z kim chcecie jakąś współpracę nawiązać, może próbuje na przykład zasięgnąć opinii u kogoś innego, może szuka jakichś informacji na temat waszej firmy, na temat was, no więc o tym nie wiecie, tak? Więc tutaj takie się kwestie pokazują. Możecie nie wiedzieć, że są przed wami jakieś nowe możliwości, również jeśli chodzi właśnie o kształcenie, naukę, powiedzmy. Jakie jest otoczenie w lipcu dla was? Papież. No, powiem wam tak, że uważam, że możecie liczyć na rodzinę. Rodzina wam będzie pomagać, wspierać was będzie w waszych wyborach, w waszych problemach. Gdzieś tutaj pojawiają się być może w waszym otoczeniu. Tutaj może być też tak, że na przykład wsparciem może być dziadek, babcia, może być tata, mama, tak? Więc gdzieś tutaj takie osoby, ewentualnie ktoś po prostu z rodziny jest gdzieś, gdzieś was wspiera. Tu może być również partner pokazany, ale tu może być też tak, że po prostu to w otoczeniu waszym szykują się jakieś, no jakieś być może wesela, chrzciny, może jakieś takie w lipcu uroczystości się szykują, rodzinne, bym powiedziała. No dobrze. Praca. Praca dla osób, które pracują już. Zobaczmy, co tam u was w pracy. Dwójeczka kielichów oraz dziesiątka monet. No, powiedziałabym bardzo dobrze. Świetna współpraca mi się pokazuje w lipcu. Świetne umowy, kontakty, podpisywanie umów. Powiedziałabym albo będziecie gdzieś tu starać się o pracę w jakiejś firmie rodzinnej, albo w ogóle w jakiejś takiej instytucji, gdzie jest całkiem fajna atmosfera. Może chodzić również o to, że chodzi o dobre kontrakty, o duże pieniądze, więc tu gdzieś mogą być takie kwestie podpisywania. Właśnie umów z kontrahentami, na przykład, czy dobrze zarabianie dobrze. Myślę, że interesy wam tu będą świetnie szły. Możecie mieć jakieś kontakty, właśnie, czy ktoś może podpisywać umowę z jakimiś, mówię, współpracownikami, z jakimiś osobami, które was będą wspierać. Ewentualnie chodzi o jakieś projekty, więc tutaj świetne dogadywanie się, sukcesy, bym powiedziała. Duże pieniądze w tle, więc lipiec naprawdę super dla osób, które pracują. Powinno być naprawdę dobrze. Dla osób, które szukają pracy, zobaczmy, 10 mieczy oraz pazi kielichów. Jeśli chodzi o osoby, które szukają, powiedziałabym, by zakończyć jeden etap, więc zdecydować się na coś. Może być tak, że nie jesteście zdecydowani, czy wy w ogóle chcecie na przykład w lipcu pracować. I tutaj kwestia jest tego, żebyście postanowili, zdecydowali, że kończycie ten etap i chcecie czegoś nowego. Jest możliwość zdobycia pracy w tym tygodniu, tu jest możliwość oferty, jest możliwość właśnie wyjścia kogoś, na przykład, czy kogoś z jakąś ofertą, ewentualnie propozycją, ewentualnie możecie znaleźć jakąś ofertę wy sami i to coś może być. Gdybym miała powiedzieć, to powiedziałabym, że może być związane z waszymi zainteresowaniami, to może być jakaś nowa oferta, to może być. No właśnie coś takiego świeżego, ale uważam, że trzeba zakończyć pewne rzeczy, pozbyć się jakichś negatywnych emocji. Być może macie jakieś tutaj jeszcze zaszłości z jakichś starych prac, ewentualnie jakieś macie przemyślenia, może ktoś was oszukał na pieniądze gdzieś tam i to są takie kwestie, które gdzieś tam was siedzą i boicie się, żeby się tak że to się powieli, że znowu będzie tak samo, jak pójdziecie do pracy, że znowu ktoś was oszuka, że znowu ktoś nie zapłaci. Więc gdzieś tu obawy jakieś mogą być i one wam mogą was trochę stopować, te obawy, bym powiedziała. Natomiast no, tak jak mówię, ważne, żeby się zdecydować na coś, iść dalej. Karta 10 mieczy może mówić o tym, że też już ktoś z was ma dość na przykład siedzenia w domu. I czas na to, żeby zakończyć ten etap, jest szansa na jakąś ofertę, na jakąś pracę, na jakąś propozycję. Także możecie tutaj podziałać sobie w tych kwestiach. Tu może być po prostu poczucie braku pieniędzy. Mam już dość, że nie mam pieniędzy, idę do pracy. Po prostu ważne, żeby zrobić ten pierwszy krok. Ok, miłość, relacje, zobaczmy, jeśli chodzi o związki. Co u osób, które są w jakichś relacjach? Pokazuje się as monet oraz dwójeczka buław. Więc tutaj powiedziałabym, że jakieś możliwości, opcje, jakieś dogadywanie się. Możecie rozmawiać o inwestowaniu, możecie próbować inwestować w coś, możecie coś kupować. Tutaj nieruchomości się pokazują, więc
Może chodzić o jakiś wynajem, może chodzić o oglądanie czegoś, jakieś tu opcje są, więc możliwe, że po prostu w lipcu podejmujecie jakieś decyzje właśnie takie związane z nieruchomościami, związane z jakimiś tutaj kupnem, sprzedażą, ewentualnie oglądaniem jakichś mieszkań, domów, działek, no gdzieś tutaj ogródków działkowych. Tutaj są pokazane możliwości finansowe jakieś i no, że nie będziecie stratni, więc gdzieś tu się pokazuje szansa być może na realizację czegoś, no właśnie o czym myśleliście, może chcieliście sobie zawsze kupić jakiś ogródek i tutaj tak jakby się pokazują możliwości, opcje. Gdzieś może być u kogoś z Was taka możliwość niezdecydowania, więc tutaj też takie rzeczy. No dobra, może być również tak dla niektórych koziorożców, że dwójka buław może oznaczać dwie osoby tak naprawdę, czyli ktoś może się tu pojawić. Ktoś może się pojawić w lipcu, możecie kogoś po prostu poznać, jest taka szansa, ten ktoś może być osobą bardzo wartościową i ciężko będzie Wam przejść obok tej osoby, nie zauważając jej. Gdzieś tu się pokazuje niezdecydowanie, więc może być tak, że no, troszeczkę może Wam ktoś tutaj zawrócić w głowie, bym powiedziała, jeśli chodzi o relacje, tak? Bo jednak są tutaj te dwie opcje, dwie możliwości, a skoro jesteście już w relacji, to może być tak, że ktoś tu się pojawi, jest jakaś szansa, ktoś nowy. To może być ktoś właśnie związany na przykład z jakimiś pieniędzmi, z jakimiś inwestycjami, ale niekoniecznie. No dobrze, ale w relacjach ogólnie okej, dobrze, tutaj pozytywne karty. No dobrze. Jeśli chodzi o osoby, które szukają, zobaczmy, czy możecie znaleźć w lipcu jakąś relację. Powiem tak. Wisielec oraz karta kochanków. Mówi o wyborach, o możliwościach. Mówią te karty również o przestoju jakimś, więc gdzieś tutaj mogą być kwestie zastanawiania się, przemyśleń, kwestie tego, jaką decyzję podjąć. Powiem też dwie karty, podobnie jak dla osób, które są w relacjach, bo tu się pokazują też dwie możliwości, dwie osoby. Niektórzy z Was mogą mieć dylemat, trudną kwestię do rozwiązania. Być może spotykacie się z dwoma osobami, a może spotkacie dwie osoby, bo tutaj jest dla singli, więc gdzieś tutaj może już się spotykacie, no fakt. Więc niektórzy z Was mogą spotykać się z dwoma osobami. Ci, którzy się jeszcze nie spotykają, to mogą spotkać dwie osoby, stąd ten dylemat. Może być tak, że spotykacie się z jedną osobą, ale gdzieś tu pojawi się ktoś drugi. No i stąd właśnie ten dylemat, kwestie jakichś zastanawiania się, przestojów, być może. Tutaj karty mówią o jakimś takim też spojrzeniu, tak? Spojrzeniu z innej perspektywy, żeby na pewne sprawy popatrzeć troszeczkę inaczej, na przykład. Więc gdzieś tutaj możliwości się pojawiają, ale będziecie mieć dylemat w związku z tym. Myślę, że trudna sprawa, bo te dwie osoby mogą Wam w jakiś sposób się podobać. Więc gdzieś tutaj taka kwestia. Będziecie się zastanawiać nad jakimś wyborem, bym powiedziała, i to będzie trudny wybór. Rada, co karty Wam radzą? No, trójka, trójeczka buław mówi o tym. Trójka buław to karta, która mówi o takich perspektywach, o szansach, o rozwoju, o tym, że warto iść w coś, jeśli widzicie potencjał w tym, że tu się może coś wydarzyć, że na przykład jakieś działanie będzie zyskowne. Jeśli to widzicie, czujecie, to idźcie w to. Karty w ogóle radzą właśnie podejmować takie działania. Działania, jeśli czujecie na przykład, że tutaj no, coś może być korzystnego dla Was, coś może przynieść Wam profity, czy jakaś relacja, znajomość będzie owocna, czy po prostu jakaś współpraca, praca przyniesie właśnie jakieś zyski, to jak najbardziej idźcie w to. Karta może Wam również radzić jakiś odpoczynek, w sensie jakąś podróż, więc tutaj warto. Dla niektórych jakiś rozwój, być może kurs, szkolenie, faktycznie też warto pomyśleć, być może o czymś związanym z handlem, eksportem, importem. No, takie kwestie, takie kierunki być może, jakieś inwestycje, inwestowanie, no, zarządzanie być może, tutaj takie właśnie, pod tym kątem takie kierunki się pokazują, więc warto iść w to, co czujecie, w to, co chcecie robić.
Być może jeszcze taka podpowiedź, jeśli będziecie decydować tutaj na coś, to tu w tej trójeczce buław jest taka kwestia, że tu nie ma nic nowego. Tu jest coś, o czym wy już myśleliście, to są już takie rzeczy, które wykiełkowały, bym powiedziała, więc to może dotyczyć ta podpowiedź jakichś takich rzeczy, żeby iść w coś, co już jakieś działania podjęliście w kierunku tej na przykład, nie wiem, tej nauki, czy na przykład tej osoby, czy tu jakiejś tej pracy. No więc tutaj takie kwestie, nic nowego, raczej coś, co już znacie. Pozdrawiam, cześć.